Już za rok mieszkańcy Łabęd będą mieli centrum kulturalno-sportowe. Kilka dni temu podpisano umowę z wykonawcą, czyli firmą Dombud z Katowic. Przedsiębiorstwo wyceniło pracę na blisko 16 milionów złotych. Centrum Kultury i Sportu Łabędź powstanie w sąsiedztwie zespołu szkół ogólnokształcących nr 2 przy ulicy Partyzantów. To jedna z wielu hal, jakie obecnie budujemy, mówi Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. Znacie Państwo już długą dyskusję na temat Domu Kultury, który funkcjonował kiedyś w zupełnie innych warunkach. Uznaliśmy z panią przewodniczącą Rady Osiedlowej, radną Rady Miejskiej Krystyną Sobą, że w obecnych czasach potrzebny jest Łabędom trochę inny obiekt i jego założenia funkcjonalne w bardzo dużym stopniu zostały określone w takiej dyskusji otwartej z przedstawicielami społeczności łabędzkiej. Przypomnijmy, że będzie to nowoczesny, wielofunkcyjny i dwukondygnacyjny budynek. Pod jednym dachem znajdą się m.in. arena sportowa z widownią na 400 miejsc i zapleczem techniczno-sanitarnym, sala widowiskowo-koncertowa, biblioteka z czytelnią, przestrzeń wystawiennicza oraz galeria i mini siłownia. Rolę tego obiektu dla Łabęd trudno przecenić, dlatego że będzie on i wspomagał placówki oświatowe i będzie uzupełniał braki, a właściwie zapewniał warunki do rozwoju kultury. To jest obiekt, jak powiedział pan prezydent, oczekiwany. W dyskusjach nad jego kształtem i przeznaczeniem brali udział przede wszystkim użytkownicy, a więc dyrektorzy szkół, Rada Osiedlowa, także środowisko lokalne poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Osiedlowej. Lokalizacja uzgodniona ze szkołą, bo będzie to na terenie obecnego obiektu szkolnego, sportowego, przyszkolnego. Budowa Łabędzia to strategiczna inwestycja dla Łabęd. Ma ona rozwiązać dwa spore problemy tej dzielnicy. W Łabędach nie ma centrum kulturalnego, a zespół szkół ogólnokształcących nr 2 nie ma zaplecza sportowego z prawdziwego zdarzenia. Obiekt będzie dostosowany do rozgrywania meczów piłki ręcznej, futsalu, koszykówki, siatkówki, jak również będzie dostosowany parametrami do rozgrywek pierwszej ligi koszykówki. W obiekcie zaplanowano też pomieszczenie m.in. dla Rady Osiedlowej i organizacji pozarządowych. W Centrum Kultury i Sportu Łabędź będą również prowadzone różnorodne zajęcia i warsztaty edukacyjne i artystyczne. Na co dzień z pomieszczeń sportowych będą korzystali uczniowie łabędzkich szkół. Według założeń prace potrwają do połowy 2013 roku. Studenci Gliwickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie tylko się uczą, ale także zdobywają nagrody. Reprezentacje 24 uniwersytetów z całego kraju przyjechały do Łaz, by sprawdzić swoje siły podczas czwartej ogólnopolskiej olimpiady UTW. Seniorzy rywalizowali na przykład podczas zawodów pływackich i lekkoatletycznych. Nie zabrakło też tenisa stołowego i ziemnego, szachów, brydża i kajakarstwa. Gliwiczanie okazali się najlepsi i zajęli pierwsze miejsce. Z tej okazji studenci UTW spotkali się z prezydentem Gliwic Zygmuntem Frankiewiczem. Głównym celem imprezy była promocja zdrowia, aktywnego wypoczynku wśród pokolenia 50+, a w szczególności ukształtowanie u osób dojrzałych nawyków dbania o własne ciało, sprawność fizyczną i psychiczną oraz wykształcenie umiejętności aktywnego spędzania czasu. Seniorzy pokazali, że zarówno na naukę, jak i na sport nigdy nie jest za późno.